Witam, żmyczki z tej strony, Kral, w kolejnym odcinku z Hartman 4 na wakacji Kaiser Redux. Jako Polska do Z. Wiślańska anarchia. Musiałem przez chwilę się zastanowić. Więc wreszcie wypowiedzieli wojnę. No niestety. Grałem i wreszcie wypowiedzieli wojnę. Więc nie mogłem tego nagrać. Ale w międzyczasie ja oczywiście się tutaj przygotowałem. No mamy wielkie problemy z, jeżeli chodzi o nasze po prostu zapasy, zasoby, kompletnie, ale to kompletnie nie mogę nic tutaj wyprodukować w większej ilości, bo jak sami widzicie, na przykład czegoś nie ma, no i wtedy się w ogóle nie chce produkować, więc trochę słabo jest. Ale jeżeli zaatakujemy Rosję, to może coś tutaj będzie, jest tutaj trochę tutaj jest trochę wolframu, więc bardzo chętnie, tutaj jeżeli zdobędziemy to już w ogóle będzie najlepiej. Okej, więc teraz zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten front, bo jak mówiłem, mnie zaatakowali dopiero przed chwilą. I nic się nie dzieje. Jest wielkie nic. Ale wygląda na to, że nie jest aż tak źle. Tutaj widzę, że chyba nas atakują. No, jak jest się frakcji, to wtedy się widzi wszystkie takie głupoty na świecie. Dobra, w takim razie my tutaj oczywiście zaczniemy. Tutaj myślałem, że z Niemcami walczą, a to jest chyba coś innego. Tak, Jakutia. Ciekawe. Okej, w takim razie bierzemy tutaj szybko to i spróbujemy jak najszybciej odpalić. Niestety nie udało mi się zrobić tutaj właśnie Intela zdobyć, dlatego że... No próbowałem, no ale jakoś tutaj strasznie długo się na Rosji robi. Chyba po prostu mają dobrą, jeżeli chodzi tutaj, całą siatkę wywiadowczą i już nic nie mogę zrobić. Okej, to było ostatnie badanie, jeżeli chodzi o Altererię, więcej już nie mogę robić. Teraz tak po kolei szukam jakichś badań takich, cokolwiek, żeby nie być przed czasem, bo wtedy się dosyć długo robi. Oczywiście jeszcze mam flotę do zrobienia. Co nie będzie zbyt miłym, ale zobaczymy. Okej, w takim razie czekamy na to i wypowiadamy wojnę. I nie wygląda na to, żeby stawiali większy opór. Zastanawiam, bo tak w sumie głośno mówią i takie... ciekawe, czy to słychać, czy nie. Dobra, tutaj tak naprawdę jak na to patrzę, to aż tak źle nie jest. Jeżeli chodzi o powietrze, to też nasze samoloty są dosyć dobre, nie powiem. Coś tutaj jest? Tutaj chyba nic takiego ciekawego nie ma. Sprawdźmy sobie, czy nie możemy ten zrobić. O, na przykład już sobie zacznijmy na przykład przed czasem. To nie jest takie, że 2 lata przed czasem, tylko rok, więc to nie jest aż tak źle. Okej, wygląda na to, że oni kompletnie nie mają dywizji, żeby sobie z nami poradzić. Nie jest tak, że ja tego nie lubię, tylko z drugiej strony, czy to jest jakiś sens? Nie powiem, na pewno bym chciał zaatakować Niemcy po tym, tylko że jak sami widzicie, trochę słabo, jeżeli chodzi, według mnie, byśmy mieli położenie. Znaczy większość fabryk i tak tutaj jest, więc no, mogło być dla nas sobie. To, co ja teraz sobie zmieniłem, to jest to, żebyśmy sobie budowali jednak te wszystkie regiony, gdzie jednak chcemy budować. Widzę, że sobie dobrze radzimy. Supply consumption w Rosji się przydaje, jak się daje na dywizję, medale. No i prawie jesteśmy przy Moskwie, tylko że to nie jest ich stolica. No, a ile musimy zdobyć? 20, czyli tak w sumie normalnie. No, nie wygląda na to, żebyśmy byli jakimś tyle, jeżeli chodzi o casualties. Na pewno dywizji nie mamy aż tak dużo, żeby podbić całą Rosję, ale tutaj jak sami widzicie, z drugiej strony idą, więc
jest aż tak źle. Myślę, że to, co możemy dać, to że maksymalny atak. Bo nie wiem, czy coś innego. Oraz wystawić dywizję. Tutaj. Bo tak naprawdę... Tak byśmy jej nie wystawili, bo nie mamy artylerii. Na taki minus. Dlatego Wolfram nam się tak bardzo przyda. Okej. Okay. Nie mamy włączonego tego. Zapewne zapomnieli wyłączyć. Bo teraz jest taka nowość. Nie wiem, czy wiecie, że to są jako minor events i wtedy nie trzeba mieć tego włączonego ciągle. Okej. Okay. Tutaj, o nie, zabili nam tą agentkę. A może do Piotrogradu wyślemy go. Może już wszystkich wyślemy do Piotrogradu. No. Dobra, przyjęliśmy większość tych zasobów, co oznacza, że zapewne nie będziemy mieć aż takiego problemu z deficytem, ale i tak musimy jeszcze pobyć. Byłoby smutne, jeżeli to nie byłby nasz kor, ale to jest nasz kor. W ogóle chyba cały świat jest naszym korem. Tak. Posiadanie korów na Chinach na pewno będzie bardzo fajne. Okej. No nie powiem, czy jest taki problem, że po prostu mamy zbyt mało dywizji, żeby podbić całą Rosję. Taki nasz los. Niby powoli idziemy w stronę Piotrogradu, tylko że wydaje mi się, że dywizji nam zabraknie, żeby coś tutaj porobić. Okrążyliśmy kogoś i nie możemy go zniszczyć. Ciekawe dlaczego. Okej, przejdź przez rzekę. No. To jest takie pośledzone. To nie jest tak, że my tego nie wygramy. Nie, my to wygramy. Tylko, że jest taki problem, że... Tutaj może sobie zwiększymy. Problem z tym, że sprzętu nam kompletnie, ale to kompletnie zostaje przyjęty. Stali nie mamy. No, strata dywizji jest najgorsza, bo właśnie tego nam brakuje. Raczej sojusznicy nam tutaj nie przylecą, nie pomogą. Też mamy w sumie sporo tych samolotów. Się zajmują tym takimi małymi. Przydałoby się, żeby Syberia trochę nam przyszła i pomogła się zająć takimi lukami. No po prostu w mojej ocenie my po prostu mamy problem z tym, żeby po prostu front obstawić czymkolwiek. Przydałoby się, nie wiem, zacząć produkować jakieś takie biedodywizje. Do dywizję. Żeby po prostu wypełnić tą armię. A tutaj powoli już się zajmują. I to będzie wtedy dzięki temu kilka dywizji. Dobra, 8 dywizji to zawsze coś. Wy możecie sobie zmniejszyć to. No, tutaj to w ogóle żadnych dywizji nie widzę. W sumie są tak mi trochę po trzasku, ale... Myślę, że z południa wiedzą, że tak trochę słabo jest.
Nie wiem, czasami wydaje mi się, że coś się zmieniło, a tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dobra, tutaj zróbmy. O, i się trochę na mniej otworzyło. W tym akurat jest fajna taka jedna polityka, właśnie to. Mniej zasobów bierzesz wtedy. To mi się naprawdę przyda. Chyba muszę jeszcze zaktualizować to. Jak ten z czołgami, czołgi też są. A, czołgi nie mają tego. A nie mają, tylko na górze. O, i od razu jakiś fajny bonusik. Okej, ja tutaj advanced szukam. Ale tak jak sądziłem, potrzebujemy podwójnej kanon. O, możemy sobie włączyć to. Bardzo chętnie. Powinno to nieco pomóc nam. Tutaj też dostał. Zawsze jakiś fajny bonusik, to mile widziany jest. Tutaj na północy kompletnie się ulokowali. Też nie mamy tutaj zbytnio połączenia kolejowego, więc może przydałoby się połączenie kolejowe tutaj dać. Jakieś polepszyć. Jak już mamy tak dużo fabryk, to powinno nie mieć problemu z tym. No, ale jak widzimy, tutaj się rozchodzą nasze dywizje. I dzięki temu też zdobywamy materiały. Mamy Wolfram z powrotem. Nice. Wolfram nam wrócił. Trochę nam mamy problem z karabinami, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. Dobra, jak to wygląda z dywizjami? Chodzi o biedodywizję. Biedodywizje w ogóle się nie pojawiają. Chciałbym, żeby ich po prostu była taka masa. Ile potrzebujemy? Wytrenowanie 20%. No to nie, trochę. Trochę biedodywizje potrwają. Dobra, jak to wygląda z powietrzem? No w niektórych regionach mamy powietrze, bo tak powysyłałem, ale tak samoloty trochę słabo jakby. Te też mają sporo samolotów, jak sami widzicie. Więc to nie jest tak, że to jest wina tego, że my po prostu mamy słabe samoloty, po prostu nie mamy samolotów. Dobra, jak to wygląda? Tutaj się buduje. To jest już wybudowane? To jest chyba już wybudowane. Na pewno? Tak, jest już wybudowane. O, i nawet poszliśmy do przodu. Się wybudowało. No, większość czasu to będzie coś takiego, że... O, nie idzie? Dobra, sprawdzamy. I mówi, że kanon 2. To jest, tak długo potrwa. No, może być problem. W ogóle już prawie wszystko wybadaliśmy z samolotów, a mieliśmy wykorzystać to, żeby później wybadać na inne. Co pokazuje, jak bardzo słabo tutaj jest z Mio. Znaczy się, powiedzmy sobie szczerze, Mio to nie jest jakaś mega ważna rzecz. Ja pamiętam, jak swoim... Okej. Okay. Swoim próbowałem modzie robić te Mio, no to nie powiem, to jest nawet sporo do robienia. Bo tam polegało na tym, że wcześniej to tam trzeba było tam kilka rzeczy, to nie było, że tam trzeba jakoś mega dużo, a teraz to naprawdę sporo. Okay, jak to wygląda? No te kawalerie, chodzi o tą kawalerię, żeby nam się tutaj robiła. Ona jest tania, a my chcemy coś taniego, po prostu. Ale tutaj schodzi już te karabiny. Samoloty też pokazują, że możemy ulepszyć, ale chodzi o to, że poczekam na ten lepszy silnik i... Nie na lepszy silnik, tylko na lepszą kanionierkę. Tutaj pokazuje nam, że ten front nie idzie. Jak gdzieś nie idzie, to mówię. To trzeba po prostu zobaczyć, jaki powód jest. A powód jest taki, że w ogóle to nie pójdzie.
Dobra, wyślemy tutaj. Wybuduje nam dwa supply huby. Jeszcze w sumie budowało to, więc może najpierw nie dokończy. Ale to popycha do przodu, ale mówię. Po prostu potrzebujemy jakieś biedo dywizje, które nam tutaj będą stały. Ej, zajmijcie się tym. Trzy dywizje to naprawdę sporo. I... o, idą tam, gdzie w sumie popychaliśmy. Dobra, nieco tego możemy porobić. No, teraz się zaczyna moment, kiedy mamy dużo political power. Co tobie mamy? Infantry expert. A, bardzo chętnie. Jak to wygląda z wojną? O Jezu. Niemcy was tak popychają. Co wam się stało realnie? Nie powiem, to jest coś takiego, że... ja widzę coś zielone. Ale jak to się stało, że to was tak puknęli? Ja nawet nie wezwałem ich do wojny, więc... a i nawet nie wysłała tutaj żadnej dywizji. Okej, okay. Coś tutaj ciekawego? No, nie powiem, w niektórych momentach nic się nie dzieje, więc trzeba dać agresyw. No, nie powiem. Powiem takie trochę nudne patrzenie na to, bo wiadomo, że wygramy, tylko my nie mamy dywizji. A tutaj potrzebujemy za te minusy, które nam dał mod. Powiem szczerze, to jest coś takiego, że zawsze polega na tym, że trzeba po prostu jakoś wyjść z tego. Jakoś wyjść z tego i szukać takich najsłabszych po prostu ludzi. Bo można tak, jeszcze paratroopers, ale to trochę, nie powiem, drogie by było. Ale można jeszcze sobie Marines spróbować. Okej, jak tutaj idzie, jak tutaj? Dobra, już jest sporo. Więc chodzi o to, żeby wystawić te dywizje. Zmienić się na dywizję piechoty. I je po prostu powysyłać na front. Tak, podoba mi się w szeregu zbiórka. Czy jest jakiś inny rozkaz niż szeregu zbiórka? Nie, te rozkazy to czasami są takie komiczne. Jeżeli one zginą, to ja się nie martwię o te dywizje, bo te dywizje mają tak naprawdę mało co w sobie. Jak zobaczymy sobie za chwilę, ile musimy im oddać tych rzeczy, to się zdziwicie. Nie, aż tak dużo to nie. 55 tysięcy? No nie, no mówię już. To się zdziwicie, nawet ja się zdziwiłem. Teraz zobaczymy, jak to z powietrzu. No, jest region, gdzie jest dużo tego i wysyłamy mało samolotów, ale... przeciwko Rosji? Której Rosji? A, tej Rosji. Nie powiem. Jeżeli oni też walczą z Chingiem w tym obecnym stanie, to jest trochę słabo. Masz ilość szansy jeszcze żyje. No, ja wiem, że ono ma... jest bardzo żywotne, ale nie aż tak. No, by się przydało. Okej. Okay. No. Wygląda na to, że koło Moskwy tak nasze dywizje kompletnie się nie ruszają. Się nie ruszają, nie wiem dlaczego. Ale my tutaj mamy możliwość badania dalszego wszystkich rzeczy. Możemy lepszy silnik dać, co chyba potrzebujemy. Nie, mamy już advanced. No już mamy, więc nie trzeba aż tak bardzo. No, tutaj możemy też coś porobić. Możemy lepsze karabiny zrobić. To zawsze chętnie.
Lepszy samolot, to mówiłem, że to trzeba od razu z tym. A nie, już mamy. A nie możemy ulepszyć, bo zapewne nie mamy wystarczającej mocy silnika. Dobra. Teraz półstółka wchodzi. No i oczywiście brakuje nam gumy. To byś się spodziewał, że jak zwykle czegoś nam brakuje. Ale te dywizje, biedo dywizje już dostają jakieś gnusiki. Tutaj też nieco oddzieliły te niektóre armie. Więc Syberia powinna nam pomóc. Podoba mi się, że ten portret jest taki... kisuje. No i otoczyliśmy dywizję. Chciała nas otoczyć, a my ją otoczyliśmy. Ale chyba kompletnie sobie nie poradzimy z nią. Ale jak mówiłem, to jest powolne po prostu wybijanie. Też trochę naszych umarło, ale mamy w zapasie. Zajmijmy się jakimiś kotłami oraz czymkolwiek to jest. Okay. Teraz musimy manualnie dosłownie to wziąć. Dobra, wysyłam was na zachód. Nie musicie iść do Azji. Dosłownie chciałem coś oddać Syberii. Ale nic nie oddam, dlatego że ona dosłownie nic nie zrobiła. Dobra, tutaj sobie jeszcze jakieś badania. To powinniśmy zacząć budować realnie, bo potrzebuję tej gumy. Tutaj zrobimy taki okręg gumy. Jak się nam buduje. Nasza kolej, która w sumie miała być już na teraz, dopiero co się buduje, więc nie powiem, trochę śmiesznie. I pytanie jest takie, czy wreszcie uda nam się pokonać tą dywizję. O, wreszcie się nam udało. 8 dywizji było na jedną. I nadal sobie nie poradziliśmy. I mamy też trochę dywizji, ale... są góry. Nawet nie będę próbować. To w sumie jest... do wykonania, bo to jest... lasy. Bo nie mają tutaj żadnego zaopatrzenia. Dobra, powoli tutaj wchodzimy, jak mówiłem. Trochę ropy może też z tego spłynąć. Jak już ma coś spływać. Dobra, rakiety. Jak to wygląda z tymi... Mamy nadal produkujemy Interwar. A przecież możemy chyba już zrobić takiego super. To jest Tactical Bomber. To dzika zróbmy. Ale nic nie możemy produkować, bo nie mamy materiałów. Dobra, na razie sobie wyślijmy wszystko na karabiny. Bo te karabiny to potrzebujemy na teraz. Oraz upadli. Okej, okay, więc tak. Flota. Boom. I tak jak mówiłem, tak naprawdę my nic nie zdobyliśmy. Syberia może zdobyć o to. Może też to zdobyć. Jest ich kor? Nie, to nawet nie jest ich kor. A czy jakieś kory tutaj? Właśnie o to chodzi, że... oni akurat wzięli nas w swoich terytoriach.
Dobra. To są chyba kory. Nie, to jest ten N coś tam. To w ogóle ma kory tutaj? Niezbyt. A resztę to my weźmiemy i tak. Bum. Nice. Wiślańska anarchia. Zdobywa kolejny teren. No wiecie, jakby to było coś takiego, że później jest coś, nie wiem, zmiana nazwy tej wiślańskiej anarchii, to może bym zmienił. Ale nie ma, więc w sumie nie ma po co bym krążyć tą... krążyć... no, drążyć tą serię dalej. Ale możemy już w sumie Modern Tank Chases zacząć próbować robić. I tak, oczywiście mamy tutaj kolejne miejsca. Kompletnie nie mamy stali, bo wszystko zjadło to. Okej. Okay. Jeżeli są braki, to te braki szybko znikną. Ja chciałem powiedzieć, szybko znikną, ale nie mówiłem, że znikną w jedną sekundę. Okej, okay, w takim razie niech tutaj powróci nieco tych fabryk. I też na czołgi możemy trochę dać. Może mniej. Może się nam uda tutaj zmniejszyć. I tak naprawdę mamy dużo fabryk, ale nic nie możemy z tym zrobić, ponieważ nie mamy kompletnie tego. No, nawet jeżeli zmienimy to, przecież się wreszcie karabiny kończą, więc trochę słabo. No bardzo chętnie byśmy chcieli z wami handlować, tylko chyba wy nie lubicie nas, bo mamy wargle na was. Mamy na większość świata, więc... Okej, w takim razie... Myślę, że atak od tyłu na nich może by się udał. Może. Oczywiście mamy tutaj w sumie sporo mają dookoła nas, więc byśmy musieli sporo dywizji napakować. Tutaj już się kolejne wystawiają. Jedno dywizję. Więc tak naprawdę musimy wstawić naszą armię i ją wyćwiczyć. Ponieważ straciła dużo doświadczenia podczas walki. Tutaj widzę, że jakieś dywizje przechodzą przez nas. Czekaj, czy to oznacza, że teraz jak to przejęliśmy, to dywizje mogą, nie wiem, przepłynąć tak? I nie wiem, co zrobić. Nie mówcie, że będziecie stacjonować tutaj. O mój Boże, będą stacjonować tu. Dobra, jeżeli chcą... Bo jak sami widzicie, strasznie dużo. Dobra, zaatakujemy Niemcy. Bo jak sami widzicie, ich jest dużo. Więc ja się przygotuję pomiędzy nagrywkami. Ja wszystko tutaj ustawię. I widzimy się w kolejnym zapewne ostatnim odcinku. Hej!